Dobra. Nasze album. Dzięki za dźwięki. Dzięki, Chorek. Tango flamenco. Właściwie taki właśnie. Bo wy zmieniliście w pewnym momencie. Co? Zmieniliście rytm w sumie w pewnym momencie. Tak, przeszliście na następny. Tak. To było. Tak. Takie. Myślałem, że jest wyciszone. Stabilne ten. Przejście na inny klucz. No ja wiem. To tak zupełnie wyszło spontanicznie, ale fajnie właśnie, no. No. Bo wcześniej jakby trochę. Raz, dwa, trzy. No, później właśnie. Intuicyjnie zupełnie to jakoś wyszło, wiesz, no? Tak. No niestety nie jestem jakby poznany tak technicznie w tym wszystkim. Ja tak samo chodzi, takie rzeczy zupełnie nie wiem, wiesz, flamenkowych, także. To się też w tej szkole jazzowej, tak? Tak. Dwa razy może zdarzyło, prawda? Ciszyłeś już, tak, Donat? Tak, to już wyłączyłem. Tylko za duży mieliśmy pogłos, wiesz? On musi być, tak musi być zagrany, żeby bardziej były klarowne wszystkie dźwięki. Ale już tylko, kurde, nie mieliśmy w zasięgu tego, to już Nagrało się to wszystko, tak? Tak. To dobrze, wiesz. Ja muszę, tu się nawet, tylko A tu z obrazem, tak? Tak delikatnie, bo to tak, wiesz, bardziej już tak, ale tak, nagrałem. Znaczy, chodzi o to, żebyś wiesz. Dźwięk jest. Wiesz. Ja w końcu zapalam, co chodzi, wiesz, bo ja po prostu trochę inaczej, wiesz, i ja potem to jeszcze będę, że to nie będzie, wiesz, udało się złapać, wiesz, to przynajmniej, wiesz, żeby zapis był, nie? Jasne, sobie, fajne rzeczy, kurczę. Dobra. Ja już chyba będę, kurczę, wracał do domu. No. Do tej czarnej nie założyłem jeszcze strun. Ale właśnie, Olek, taka prośba, kurczę, wiesz, jaki tu komplet był, wiesz, żeby było wiadomo. Do czarnej? No, do tej. Kurczę, no w tym jest. W śmietniku. Tak? No. Gdzie w śmietniku? No ty. Aha, ale nie struny, tylko. Nie, no struny to ty wziąłeś, tylko wiesz, to jest ważne, wiesz. Tu co, wziąć ten? No, Donat, koniecznie, wiesz.